Witam w 13. wolontariackim webinarium realizowanym w toku projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat, realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Gościem dzisiejszego spotkania jest Magdalena Stachurska-Latkowska, menadżerka poradni zdrowia psychicznego Pomost. Zgadza się. Magdo, od lat już jesteś związana ze Stowarzyszeniem Pomost, a od niedawna właśnie z poradnią. Jak się czujesz w tej nowej roli? Dobrze, no ja znam stowarzyszenie od początku, od kiedy powstało, więc jakby tutaj w każdym miejscu jest bardzo w porządku. A co należy aktualnie do Twoich obowiązków? Organizowanie pracy poradni głównie. Czyli tak, umawianie pacjentów? Umawianie pacjentów, pilnowanie, żeby wszystko się jakby ładnie układało, żeby terapeuci i pacjenci przychodzili na czas, żeby byli wszyscy powiadamiani. Przypominamy o wizytach, no staramy się zadbać o bardzo komfortową i przyjazną atmosferę w poradni, zarówno dla osób, które korzystają, jak i oczywiście dla specjalistów naszych, żeby pracowali w jak najbardziej komfortowych warunkach. Tak, mamy tutaj przepiękne właśnie przestrzenie w poradni, którymi właśnie Magda zawiaduje. Są też urocze panie recepcjonistki, które też wspomagają tej poradnie, żeby było łatwiej, żeby to było zgrane. I są też nasi pacjenci, którzy i różne osoby, które korzystają z poradni z różnymi potrzebami. No właśnie, jakie są te potrzeby? Z jakimi problemami zgłaszają się osoby do poradni najczęściej? No, oczywiście główną grupą są nastolatki w tym momencie i no, proces się cały czas jakby zwiększa, zapotrzebowanie, tak? Grupą najbardziej potrzebującą jednak i korzystającą z poradni są nastolatki. No właśnie tutaj, szczególnie po pandemii, kiedy byliśmy wyizolowani, dużo problemów właśnie wśród osób, dzieci i młodzieży wystąpiło i teraz jakby takie nowe obowiązki i odpowiedzialność stoi przed poradnią, żeby na te wyzwania odpowiedzieć właśnie na potrzeby zwłaszcza tych najmłodszych naszych pacjentów. I czego najczęściej oczekują ci korzystający? Jak najszybszych terminów, niestety jak wszędzie, ale jest tak niewielka dostępność specjalistów dla dzieci i młodzieży. I jeszcze specjalistów z podejściem, bo to nie o to chodzi tylko, żeby to był specjalista z tytułem, trzeba jeszcze do tych młodych ludzi dotrzeć. I to nie jest proste. I dbasz, żeby oczywiście to wszystko połączyć i najlepiej zorganizować, bo to nie jest wcale takie cała proste. Cała poradnia, żeby jak najlepiej zadbać o osoby potrzebujące. Dokładnie. A jaka jest oferta poradni? Z czym można się do poradni zgłosić? Z jakimi problemami? Jakich mamy specjalistów? Specjalistę od dzieci i młodzieży mamy jednego, mamy pana doktora Bartomieja Janasa, ale mamy cały szereg wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego. Na przykład? Jakie to mogą być? Mamy terapie są wszelakie, no, najczęściej jest indywidualna, z tego korzystają, ale są terapie par, są terapie rodzinne. Zaczęła z nami współpracę pani psycholog, seksuolog. Co jest nowością, bo nie mieliśmy tego typu usług i takiej możliwości. To jest no właśnie, i oczywiście tak. Jeszcze gdzieś tam w tle mamy dostępność asystentów zdrowienia. No właśnie, o tym chciałem powiedzieć, bo z jednej strony właśnie tutaj wspieramy osobach po kryzysach psychicznych, ale wcale nie jest powiedziane, że musimy się borykać z jakąś chorobą, żeby korzystać z takiej poradni, bo jest wiele takich codziennych spraw, z którymi sobie nie radzimy. Dużo stresu w pracy właśnie po pandemii, czas wojenny, takie wszystko skumulowane, szczególnie teraz. Więc warto korzystać z pomocy i wsparcia specjalistów, bo oni też mogą nam wyznaczyć taką ścieżkę do dalszego wsparcia, rozwoju i leczenia. Czasami. Oczywiście, ze wszystkim się zgodzę jak najbardziej. Więc zachęcam też tutaj, żeby korzystać z
właśnie poradni i żeby się nie bać, chociażby z konsultacji zapytać, tak? I być może ktoś, kto potrzebuje, nie wie, a ma jakąś wątpliwość, no to jest takie miejsce, gdzie można to rozwiać. Ogólnie to samo. Fajnie, że zaczynamy rozmawiać coraz częściej w coraz większej ilości miejsc w ogóle o zdrowiu psychicznym i przestaje to być temat ukrywany i chowany, bo jest tak naprawdę coraz gorzej i coraz więcej osób jest zagrożonych, nie tylko dzieci i młodzieży, ale łącznie z dorosłymi. Gdzie dalej jakby jest to temat tabu, wstydem to jest, nie wiem, tak, czemu akurat osoby borykające się z takimi problemami nie chcą szukać, często rzadko szukają pomocy na wczesnym etapie, tak, już zazwyczaj. Kiedy można jeszcze jakby dużo rzeczy można zdziałać, tak, środowiskowo i prewencyjnie, tak, naprawdę lepiej zapobiegać niż leczyć zdecydowanie. Ale gdzieś tam, no ja wiem, że dostępność jest słaba, szczególnie na Narodowy Fundusz, to jest około 2 lat oczekiwania, ale naprawdę należy w pierwszych momentach, w pierwszym momencie, jeżeli cokolwiek się dzieje, rodzina zauważa, czy osoba, z którą coś się dzieje, naprawdę należy wtedy już szukać pomocy. I ta reanimacja emocjonalna w pierwszym okresie właśnie wsparcie jest bardzo ważna, bo wtedy jakby możemy zapobiec jakby długotrwałemu leczeniu. Tak, oczywiście, łącznie z hospitalizacją i wiele rzeczy jesteśmy w stanie naprawdę ominąć. Właśnie działając w nurcie otwartego dialogu, rozmawiając, emocjonalnej reanimacji i opiece po prostu środowiskowej, czyli w najbliższym otoczeniu osoby z problemem. No tak, trochę wstydzimy się o tym mówić, o chorobach z sercem czy innymi. Rozmawiamy otwarcie, nie wstydzimy się korzystać z tej pomocy, a jednak psychiatra czy psycholog wciąż nam się kojarzy jednoznacznie. Przez stygmatyzację trudno. Niestety tak, bo cały czas funkcjonują w społeczeństwie określenia czołb, świr, tak, i to się nie chce zmieniać, tak. I nawet w przepychankach słownych, niekoniecznie groźnych, używając tego typu sformułowań, już stygmatyzujemy, tak? Nawet nie chorujące osoby, ale już gdzieś tam je tak naznaczamy, że coś jest nie tak, tak? No, no dlatego myślę, my też... że powinniśmy również walczyć ze stygmatyzacją po prostu, szczególnie w mediach, szczególnie w internecie, w telewizji. Mówiłeś o pandemii, o wojnie. Jest kolejna rzecz, która jest niebezpieczna bardzo, czyli internet i możliwość nagrywania w tym momencie, tak, filmików ze wszystkiego i umieszczania tego w sieci. Jest to dla młodych ludzi teraz zabójcze, często, naprawdę. Że zostaną w jakiejś sytuacji wyrwanej z kontekstu nagrani, wrzuceni po prostu do sieci, gdzie cała szkoła i właściwie wszyscy, którzy mają przez Facebooka na przykład połączenie, czyli sieć się robi globalna, są w stanie tak mieć w ciągu sekundy ośmieszający kogoś filmik. Tak, i trudno jest też taki materiał wykasować. Czy podobno z internetu się niczego nie da usunąć, więc to gdzieś już tam zostaje. No tak, tutaj walczymy z tą stygmatyzacją, z tymi uprzedzeniami, to samo jakby poprzez ten wolontariat. Tak? My też tutaj opowiadając o tym i realizując działania właśnie wolontaryjne z naszymi uczestnikami, staramy się pokazać, że to są właśnie osoby pełnowartościowe, pomysłowe, mają takie same potrzeby, zainteresowania i też mogą być fantastycznymi w przyszłości pracownikami. A ty jak uważasz, czy właśnie takie osoby, które korzystają z poradni, przychodzą najpierw na leczenie, czy taki wolontariat mógłby być takim kolejnym etapem w ich takiej terapii czy działaniu wspierającym? Mariuszu, ja od wczoraj się nad tym zastanawiam i nie znalazłam ani jednej rzeczy, która byłaby negatywna, jeżeli chodzi o wolontariat. To jest chyba jedna z niewielu form, gdzie naprawdę nie widzę przeciwwskazań żadnych, naprawdę. Właściwie samo dobro płynie z wolontariatu i dla osób korzystających, i dla osób świadczących. Marnujemy często swój czas naprawdę na nic. A możemy poświęcić siebie, swój czas, pomagając właśnie w ramach wolontariatu. Jest to terapią tak naprawdę chyba na każdy możliwy, dospierający problem. Na samotność, na brak zajęć,
No, na aktywizację zawodową, na aktywizację społeczną naprawdę nie znalazłam jakby negatywnego skutku wolontariatu. Chyba to jest ostatnio jedyna rzecz, która nie ma drugiego końca, który byłby gorszy. Najwyżej ci pomoże, ale nie zaszkodzi. W ogóle nie mogę znaleźć szkodliwości wolontariatu żadnej, no bo dobrowolnie poświęcamy swój czas, swoją energię, umiejętności, więc to już jest dobre i wartość dodana jak najbardziej. Jest to dobrowolne, więc no, przymuszanie nie wchodzi tutaj w grę, więc ja podejmuję decyzję, że poświęcam, nie wiem, godzinę, pięć, tak, tydzień. I aktywizuje mnie to na właściwie każdym poziomie, zaczynając od tego, że w ogóle wyjdę z domu. Zrobię coś dla kogoś. Co jest najważniejsze w przypadku osób po kryzysach, które długotrwale często jakby przebywają w tych domach? Oczywiście, że tak. Spotkam się co najmniej z jedną osobą, jak nie z grupą. Jeżeli wolontariat jest tak jak w kotylionie, robię coś dobrego dla zwierząt, tak, które są bardzo ważnym elementem terapii. Bo kontakt ze zwierzęciem naprawdę wpływa fantastycznie na rehabilitację. Wyjście na wolontariat, w ogóle podjęcie, to już jest pierwszy krok do rehabilitacji tak naprawdę i osób chorujących, i wszystkich tak naprawdę, bo myślę, że osoby zdrowe również powinny skorzystać z terapii wolontariatu, ale chorujące zdecydowanie tak. No właśnie, ja polecam korzystanie z usług poradni zdrowia psychicznego Pomost, jak najbardziej. A Magdo, a ty jakbyś zachęciła swoich pacjentów na wolontariat? Do podjęcia takiej aktywności? Wolontariat naprawdę nie ma skutków ubocznych żadnych. To działa. To działa, ma same skutki terapeutyczne od efektu początkowego, czyli podjęcia decyzji, pójścia, zapytania na przykład do centerka, jak zostać wolontariuszem, kończąc na byciu i na braniu udziału w akcjach i po prostu w wejściu w tą rodzinę wolontaryjną, która jest ogromna, wspiera się zawsze, są ze sobą naprawdę bardzo dobrze współpracujący, żyjący i nie widzę naprawdę żadnych przeciwwskazań. Wszyscy powinniśmy korzystać. Ja pamiętam właśnie, że kiedyś jedna uczestniczka Pomostu powiedziała coś takiego: jestem wolontariuszem, pomagam, choć nie muszę. I tak bym to jakby zamknął ten wątek wolontariatu i tego wpływu wolontariatu na aktywność właśnie naszych uczestników. A na koniec, Magdo, powiedz, jakie masz plany na przyszłość, podziel się z nami, z naszymi tutaj widzami. Swoimi albo jeżeli chodzi o poradnie, co szykujecie? No poradnia się rozwija i mam nadzieję, że będzie rozwijać i będziemy mogli pomagać szybciej, lepiej i większej ilości osób. I tak bym sobie życzyła na ten rok, żebyśmy i korzystający, żeby jakby przestali się obawiać, wstydzić, bo naprawdę nie ma czego i lepiej zapobiegać niż leczyć, a nam, żebyśmy mogli i mieli większe możliwości świadczenia usług i żeby dostępność była większa. Tego życzę poradni, tego życzę Tobie. Dziękuję. Dziękuję za podzielenie się tymi inspirującymi informacjami, bo to naprawdę fajnie, kiedy możemy tutaj gościć specjalistów, którzy na co dzień mają do czynienia z takimi różnymi sytuacjami, przypadkami. Może być to bardzo fajne właśnie i konstruktywne dla osób, które być może w przyszłości chcą skorzystać z takich usług lub wolontariatu, także będą wiedzieli, jak to wszystko działa. Także dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Również. Gościem webinarium była Magdalena Stachurska-Latkowska, menadżerka poradni zdrowia psychicznego Pomost. Jeżeli Wam się podobają nasze webinaria, nie zapomnijcie o subskrybowaniu naszego kanału, łapce w górze, udostępnianiu, bo to jest dla nas bardzo ważne. Możesz też wspierać nasz kanał na Patronite. O tym wszystkim w opisie na dole. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia za miesiąc. Cześć. Dziękuję.